Let's go. Okej, pamiętam to miejsce. Pamiętam je aż za dobrze. Zanim tam pójdę, to chcę sprawdzić teren wokoło. Ale teren wokoło chyba nie ma nic do zaoferowania. Tak, to wygląda jak powrót. No to stańmy tam najpierw. Czy ktoś na Steamie ma kartę dla Tiffany, Honeypuff? God damn it. Powinniśmy iść dalej. A, tu nic nie ma. Myślałem, że jak stąd się stanie. Jestem za tobą. Powinniśmy iść dalej. Powinniśmy się pośpieszyć. What's the point? Może to jest tyle ścieżek? Tej nie sprawdziliśmy w ogóle. Niby. Chwila, byliśmy tutaj? Nie, te ścieżki są takie same. A nie. Panie zwiadowco, proszę, zanim ktoś tu wejdzie. A. Ostrożnie. Okej. Nieważne. Ej, byliśmy tutaj przecież. Pierdoła. Nie oddam swoich kart do Honeypuppa, come on. To jest po prostu przejście, do którego nie mamy dostępu na mapie, stąd się pomyliłem. Zobaczmy, ono... jest... nad tymi kamieniami, z tego co widzę. Tutaj, no. Ale shit, nie możemy się tu dostać. Powinniśmy iść dalej. Czy ktoś, kto grał w tę grę, kojarzy, czy zwracał się do tego konkretnego miejsca w tej grze? Bo szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, czy dokładnie do tego się wracało. Wiem, że na głębokie ścieżki to o to na pewno jeszcze wrócimy tu. Lubię mieć pewność, że sprawdziłem każdy zakątek. A jak mapa mi pokazuje ścieżki, które niby istnieją, a nie pokazują, gdzie prowadzą, to mnie trochę szlak trafia. A i na przykład tutaj też. Okej, okay, ale wracajmy. Na górę. Na górę, na górę, na górę, a potem w prawo. Wracamy do tunelu, apparently. Wiesz, że idziesz w dobrym kierunku, jeżeli ktoś chce cię cały czas zabić. Jestem na grupie facebookowej Gracze to my. I co chwila wrzucałem coś, co mi się podoba. Potem się podzielę jedną z tych rzeczy. Okej, dawno możemy iść, no to idziemy tędy. Nie narzekać mi tu, wiem gdzie iść. Po prostu świadomie wybieram inną drogę. Teraz musimy skonfrontować naszego braciaka. Chyba, że gra nie chce na to pozwolić. Możliwe, że idę w tym kierunku again. To byłoby dobre, co nie? Swoją drogą, nie wiem jak dobrze to słychać, ale odgłosy zbroi też są dosyć fajne w tej grze, strasznie lubię ten metal poruszający się. Aha, te drzwi. Right. To pomieszczenie, którego szukaliśmy. Jak znajdziemy tarczę? Rozejrzyj się, muszą tu być jakieś wskazówki. Rozejrzyjcie się. Rozejrzyj się! Wy dwaj, rozejrzyjcie się! Wygląda na to, że jeden z kafli różni się od pozostałych. Jest tu wyżłobienie, które wydaje się idealnie pasować kształtem do sygnetu edukanów.
Wciśnij swój sygnet do wyżłobienia. Nic się nie dzieje. Wcisnąłem tak ten sygnet, że cała trumna się poruszyła. Kontynuuj. No dobrze, stoimy na płycie. Actually... Te, okej. Okay. Są trzy płyty, mamy trzech ludzi. What do? Gadam tyle, bo widzę te płyty. Okej, okay, teraz spróbujmy. Wciśnij sygnet. Wieko sarkofagu się odsuwa, odsłaniając małe wgłębienie, w którym leży tarcza Dukana. Cztery obrony do śmietnika z nią. Jest, mamy ją. Nie wygląda zbyt imponująco. Od tamtych czasów umiejętności naszych rzemieślników znacznie wzrosły. Ale jednak to tarcza rodu Edukan. Dość gadania. Gdzie jest miejsce spotkania? W kierunku, z którego przyszliśmy. Na rozwidleniu. W takim razie chodźmy tam. O, jak miło. Nie będę musiała sam tu ptusiać. Nevermind! Po co otwierałem japę? Dobra, chodź goim. Zrobione. Może jednak teleportuję, jak wyjdziemy za drzwi? Come on. Musimy uderzyć. Excuse me? To mogą być kolejni najemnicy. O Boże! Ja tu widzę wiele problemów. I wiele z nich małki. Wiele pedałów na mojej drodze. Napomniątek. Tak czy siak powinieneś być ostrożny. Ciekawe, dlaczego spróbowałem tym. Trzymam tarczą. Dobrze. Położony. Okej. Okay. Ja mam problem z głowy. Okej, okay, wy panowie. Iście teraz na tamtych, a ja zgarnę expa. Albo będziecie chujami i podpierniczycie mi. Tak też można. Gdzie uciekasz, frajerze? Ej, dostaję jednak expa, skoro dostałem level upy za coś, co nie zabiłem. Nevermind w tym wypadku. Gdzie mam uderzyć? Niechaj przodkowie się nad tobą zlitują. A chyba mam wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. Exp pojawia się nad głową postaci, która dobiła, jednakowoż jako, że te postacie, które tutaj są, nie dostają expa, to ten exp się nie pojawia, ale idzie i tak do mojej postaci. Zrobione. To było dużo prostsze niż walka z najemnikami. Ale to byli postawi wrogowie, co się dziwisz, co nie? Tak. Tak. Okej, okay, na rozwidleniu. W którym rozwidleniu? Tutaj, okej. Okay. O, wydaje mi się, że czat chyba pisał na ten temat expa. I nie zwróciłem uwagi. Przeciw nam. Byłoby to doskonałe miejsce na zorganizowanie zasadzki. Mamy tarczę i jesteśmy tutaj całkiem sami. A więc miej się na baczności. Oczywiście. O czym tam szepczecie? Co się wpierniczasz do rozmów dowódcy? Skup się na misji. Racja, dowódco. Excelsior! What the fuck? The fuck was that about? Ale dalej jedziemy w siłę. The fuck? Tu są te specjalizacje, o których mówiłem. Na 7 poziomie można wybrać jedną, po czym na 14 drugą. Maksymalny poziom w tej grze... O, jest nawet podpis. Maksymalny poziom w tej grze to jest 25. Możemy jeszcze coś wybrać, jak miło. To nie ma dużego znaczenia.
Opis tej umiejętności mówi, że ma się zwiększone obrażenia przeciwko golemom i innym konstruktom. To, czego można się nie domyśleć, oznacza to też szkielety w tej grze. I to jest 50% chyba bonusowego damage'a, także dosyć duży boost. Na razie mnie to nie obchodzi i zastanawiam się bardziej nad tym. Postać wkłada w jeden atak dodatkową siłę, jeśli cios ten trafi, zdaje on celowi zwiększone obrażenia. A ponadto przeciwnik musi wykonać test odporności lub zmniejszy się szybkość jego poruszania. Ja to biorę. Graj! Sure. Zamiast tarczy, w ogóle tą tarczę powinien wyważyć, do widzenia. Tak samo to mogę schować. Najważniejsze umiejętności nie będą z przodu. There we go. Logiczne Vernitrax, ale chyba nie dla laików, wydaje mi się. No bo tak, szkielety są konstruktami. Zawsze są zaklasyfikowane jako konstrukt, jako nieumarły. O! Oh fuck! Na kamień, to Trian! To na pewno były mroczne pomioty. Nie wygląda mi na to. Brak śladów po ugryzieniach, zadrapań, okaleczeń. Mam jedno zmartwienie mniej, fuck! Musimy ostrzec mojego ojca. Ktoś nadchodzi. Co się dzieje? Mój brat został zamordowany. Któż to mógł zrobić? Szybciej, ojcze, zanim będzie za... Wszystkich przodków, co tu się stało? Przybyliśmy za późno. Bejlen miał rację. Synu, powiedz, że jest inaczej niż na to wygląda. Wygląda mi na to, że zabiłeś swego własnego brata, ty potworze! Mój pan jest niewinny. Gorimie, twoja lojalność wyklucza cię jako świadka. Musimy wysłuchać innych. Ty, zwiadowco, co się tutaj stało? Trian i jego ludzie byli tutaj. Chyba walczyli z mrocznymi pomiotami. Lord Edukan podszedł do nich niby przyjaźnie, ale gdy się zbliżyliśmy, kazał nam atakować. To kłamstwo! A więc odkryjemy prawdę. Frandlinie Aevo, jesteś dobrym, szlachetnym krasnoludem. Powiedz, czy zwiadowca mówi prawdę? Tak. Tak, mój panie, to było straszne. Wow. Książę Trian nie miał szans. A później mój pan zabrał mu sygnet. Ty zdradziecki pękarcie! Zamilcz, Gorimie! Czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć, synu? Chyba nie ma znaczenia, co powiemy. Tak, Bejlen nas wrobił. Zamordował najstarszego i wrobił środkowego syna swojego ojca. Kompletny skurwiel. Jestem niewinny. Chciałbym w to wierzyć, naprawdę. Zwiążcie go. Zostanie osądzony przed obliczem kongresu. Do Orzammaru. Ja będę szczery, byłem mad, bardzo mad, kiedy pierwszy raz grałem i było mi smutno i... O nie!
Jak oni mi mogli to zrobić? Holy shit. No, rozumiecie. Ale itemów od DLC nie ruszamy, okej? Może i zabiłem swojego brata, ale itemów od DLC nie ruszamy. Rozkazy. Rozumiesz? Oczywiście. Zostaw nas samych, dobrze? Tak jest. Mój panie. Ja przybyłbym wcześniej, gdyby mi na to pozwolili. Jak się miewasz? W tych momentach nie wiem, jak zareagować. Co za chora rzecz. Drugi jest sposób nierealny w tej sytuacji. Trian nie żyje, jak ci się wydaje? Zgadzam się. Będzie jednak jeszcze gorzej. Baylen zajął miejsce Triana w kongresie. Wniósł pod obrady potępiający cię wniosek, który został od razu przyjęty. On przekonał połowę kongresu, by zagłosowano za czymś, co stoi w sprzeczności z tradycją i poczuciem sprawiedliwości. Musiał to przygotowywać, zawierać umowy i przymierza od wielu miesięcy, jeśli nie lat. I co się teraz stanie? Kongres wydał już na nas dwóch wyroki. Co się z tobą stanie? Coś stanie się z tobą? Zostanie mi odebrany tytuł szlachecki. Moje imię wymarzą z kronik rodzinnych. Ale pozwolą mi wyruszyć na powierzchnię, bym mógł spróbować innego życia. Lord Haromont wynosił o wygnanie także w twoim przypadku. Ale stronnicy Baylena go zakrzyczeli. Masz zostać zamknięty w głębokich ścieżkach, gdzie będziesz walczyć z mrocznymi pomiotami, aż pokonają cię i zabiją. Co na to mój ojciec? Lord Haromont mówi, że król zaległ w swym łożu. Kurwa. Myśl o stracie dwojga dzieci jednocześnie okazała się dla niego nie do zniesienia. Lord Haromont pozwolił mi się z tobą spotkać, bym mógł ci przekazać, co następuje. Duncan i Szara Straż nadal są w głębokich ścieżkach, w tunelach łączących się z tymi, gdzie ty masz się znaleźć. Jeśli uda ci się pozostać przy życiu wystarczająco długo, by odszukać Szarych Strażników, być może zdołasz dołączyć do Duncana i uciec. Mam się zwrócić o pomoc do ludzi? Ale to nie elfy przynajmniej. Szarzy strażnicy wydali mi się całkiem życzliwi, jak na ludzi też jest. Szara Straż przyjęłaby w swoje szeregi wygnańca, mordercę? Szara Straż nie dba o przeszłość kandydata. Interesuje ją tylko jego odwaga, inteligencja i siła na polu walki. Jeśli uda ci się go znaleźć, z pewnością będziecie mogli połączyć siły i uciec z głębokich ścieżek. Jak odszukam Szarych Strażników? Są gdzieś tam na dole. Odnajdziesz ich. Musisz tylko przetrwać wystarczająco długo. Błagałem, by pozwolili mi iść z tobą i walczyć u twego boku. Ale szlacheckie pieski Baylena nie chciały o tym słyszeć. Polityka Ordemaru, panie i panowie. Ja również chciałbym mieć cię u swego boku. Spróbuję dostać się do Denerim, stolicy ludzi. Jeśli przeżyjesz, odszukaj mnie tam. Bywaj, Gorimie. A nie, możesz na to liczyć. Nasz czas się skończył. Niechaj patroni prowadzą twój miecz, a kamień daje ci siłę. I wzajemnie, przyjacielu. Zawsze będę ci wierny, mój panie. Czekają na ciebie. Ciekawostka. W obu początkach krasnoludzkich ląduje się w więzieniu. Fajnie jest Orzammar, co? Więzień, Lordzie Haromont. Kongres Orzammaru uznał cię winnym bratobójstwa. Niniejszym skazuje cię na wygnanie i śmierć. Twoje imię zostaje jednocześnie usunięte z wszelkich kronik. Nie jesteś już ani osobą, ani wspomnieniem. Zostaniesz zesłany w głębokie ścieżki,
uzbrojony tylko w miecz i tarczę, by odkupić swe winy walcząc z wrogami Orzammaru aż do śmierci. Chcesz coś powiedzieć, nim wyrok zostanie wykonany? Dostanę jeszcze swoją zemstę. Możemy być edgy. Nic nie mów. Jestem niewinny. Chciałbym w to wierzyć. Spójrz mi prosto w oczy i powiedz, że tego nie zrobiłeś. Na miłość swego ojca. Spadaj, starcze! Spieprzaj, dziadu. Nie zabiłem Triana. Wierzę ci. Wygląda na to, że Baylen zaplanował to wszystko od początku. Uwierz mi, że przez resztę życia będę walczyć o to, żeby nie odniósł korzyści ze swych czynów. Endrin prosił mnie, bym ci to dał. Ten miecz i tarcza to najprzedniejsze dzieło krasnoludzkich rzemieślników. Zadaj nimi cios naszym wrogom. Jak miewa się mój ojciec? Jest już stary i ciężko znosi tę tragedię. Ulży mu jednak, gdy pozna prawdę. Powiedzmy mu ojcu, że poszedłem na śmierć godną wojownika. Tak zrobię. Otworzyć drzwi! Dlaczego zniknęła opcja? Powiedz mu, że jestem niewinny. Niechaj kamień przyjmie cię do siebie, gdy upadniesz. Ale dali mi tarczę, ale przynajmniej nie dali mi łuku, jak to Sekardis stwierdził. Gdyby da... God damn it! Co ja biedny zrobię? Czy jest to jakaś dwuręczna broń? Czy siedzę niestety z tą jedną... To nie jest dla mnie w ogóle. Łuk Bregana. Mogę iść pod... Actually, wait. To jest dwuręczniak? Długi miecz, główna ręka. Nie wydaje się. Raczej nie. Tak, nie mogę rzucić umiejętności pod dwuręczniak, jeśli to nie jest dwuręczniak. Ewentualnie teraz nie mogę po prostu, bo nie jestem w walce. No dobra, idziemy z naszym hełmem. Tylko on mi przyjacielem. Ugaszcie się pomioty, niech was znajdę. Zarazne wszystkie po kolei. Swoją drogą dostaliśmy połowę paska na trzeci poziom, a przed chwilą level upnęliśmy. Czytałem czat i nagle wskoczyło to gówno znowu. Przepraszam, muszę najpierw... There we go. Przepraszam. Trzeba szybko zmienić. O Boże, wyglądam jak łotrzyk, to jest ze mną nie tak. Na kamień. Wyciężę. Ale przynajmniej fajnie poziom nie złapał. Dead. Not big surprise. Jeżeli dobrze pamiętam, to trzeba chwilę odczekać po śmierci pająków, ponieważ mogą mieć lód, a i lód się od razu nie pojawia. Wiecie, po prostu ciało nie podświetla się od razu. Ło, nie chcę pułapki! Chodź się ze skrańców. Ja kontra ty. A, nice. Dobry damage. Swoją drogą, grałem dwa razy w tę grę, dwa razy ją przeszedłem. Raz jako wojownik właśnie krasnoludzki, a drugi raz jako mag. Mag, który też był pod melee, żeby nie było. I wiecie co? Mój najpotężniejszy cios jako wojownik krasnoludzki to było 100 coś bodajże. Jako mag... 600! Także kiedy mówię, że magowie są OP, to naprawdę nie przesadzam. Czasem myślisz, że odczekać dostatecznie długo, ale wracasz w to miejsce i są kości z lutem. Tak, dokładnie o tym mówię. Przy tych pająkach. A tutaj ekwipunek dla łotrzyków, sztylecik. Hał. Tak, to jest chyba najdłuższy początek ze wszystkich, chociaż... Wolałbym opinii Cliffa tutaj, ponieważ Cliff gra wszystkie początki. I wytrzę się na moment, bo pies.
zapłacisz za to! Okej. Cóż za dziwne stworzenia! Co za dziwne stworzenia! Boże, uwielbiam mocarny cios. Jest taki mocny. On chyba zawsze kryci z tego, co widzę. A w sumie mógłbym zobaczyć w skinach. Gdziekolwiek one są. Czyli V? Chyba V. Czy ja wszedłem w pajęczynę? B? O, there you go, B. Co to w ogóle jest do... A. Mocarny cios. Większe obrażenia zdaje, nie ma nic okrycie. I pies przyszedł. No przecież na litość. Na litość Beliora. No! Pająki są głośniejsze niż jakikolwiek przeciwnik w tej grze chyba. For fuck's sake, jakie głośne. Prawie jak mój pies teraz. Cliff napisał, że ludzki szlachcic też jest dosyć długi. Miejski elf nie jest zbyt długi, a dalicki elf jest krótki. No to tak odwiedziałem. Uff, dobry cios. Szał, to ci pomógł. Szał to jest umiejętność berserkerów, tak swoją drogą. Nie będziemy mieli do niego dostępu aż do 7 poziomu. Pomioty, uważajcie. Uważajcie. Te, powiedział wbiegając w pułapkę, będąc sam. Legendy mówią, że kiedyś się będę mógł ruszyć. Możesz! Zanim umrzesz! Dziękuję. Ale aż tak długo nie błądziłem, nim wsadzimy. Patrz jak oszalał, patrz się na niego. Jak biegnie, tak, zbędź się, dobiegając do mnie. Uff! Jesteśmy maszyną do zabijania. Byłby smutno, gdyby ktoś zrobił zły build, źle rozdał punkty, po czym został zniszczony po prostu na tych ścieżkach. Takie shit. Ale te pułapki to jest lekki bullshit. Jeżeli ktoś nie ma... O, dzień dobry. Ale one też są dosyć głośne. Jeżeli ktoś nie ma łotrzeka, to na pewno przestanę na tych ścieżkach. O, wow, pudło. Kolejne pudło. Pamiętacie, mamy dokładne ciosy i nie trafiamy, co nie? Ale to jest poboczne, to co widzę. Można zmienić to miejsce. Kurczę, jak menele jakieś. Nic go spływaj na nas. Pudło. Okej. Okay. Czy jak on wekskowa? Źle zrobił build, musiał wygrać wojem pod magię. Gdyby taka była możliwość... Dlaczego? Nie wiem, dwa razy krasnoluda. Weird. Okej, okay. Zmieńmy w każdym razie ekwipunek. Ciach. Ulepszona zbroja. There we go. Tarczy nie chcemy. Buty... A chwila, my mamy buty delce. Tam mam buty delce. Ale my kamicy mamy. Łapa lwa. Okej. Okay. Jak ja nie lubię, kiedy na mapie widać, że jest ścieżka, ale nie można tam iść. Chociaż w Skyrimie można było wtedy odchylić, którym się będzie wracało, bo w Skyrimie prawie każdy dungeon jest tak zaprojektowany, że możesz szybko wrócić. Bo jest jakieś tajne przejście, dajmy na to, dzięki któremu po prostu prawie że teleportujesz się do wyjścia. Good shit. Ale w sumie Skyspor ruszył fajną rzecz. Trudno jest spieprzyć build w tej grze. Można wydać źle punkty, ale nie ma złych umiejętności do wybierania prawie. A stwórcę to krasnolud! A ty! Panie Edukan, co tutaj robisz? To sam powiedział moja mama przy narodzinach. Dobrze móc znów cię widzieć, Duncanie. I ciebie też, choć ciągle dręczy mnie wiele pytań. Na przykład... Dlaczego samotnie wędrujesz po tych tunelach? Mogę zapytać, co się stało? Bejlan mnie zdradził. A więc zostałeś zmuszony, by kroczyć głębokimi ścieżkami.
Wygnano cię zatem? Co się stało? Sprawy krasnoludzkiego honoru to chyba nie nasza sprawa. Nie musisz odpowiadać, przyjacielu. Dziękuję. Ocenianie przeszłości innych nie należy do zwyczajów bractwa. Udowodniłeś już swe umiejętności i zaradność. Tego można było spodziewać się po edukanie. Szukałem kogoś o twoich umiejętnościach. Świadczą o tobie twoje czyny na głębokich ścieżkach. Jako zwierzchnik Szarej Straży w Fereldenie chciałbym oficjalnie zaproponować ci wstąpienie w szeregi naszego zakonu. Jako zwierzchnik Szarej Straży w Fereldenie chciałbym oficjalnie zaproponować ci wstąpienie w szeregi naszego zakonu. Szybko, nie mam czasu. Jedziemy szybko, wypłata. Do pubu. Byłbym zaszczycony. A więc witaj. Niezwłocznie wyruszamy do Ostagaru, żeby dołączyć do wojsk ludzi, które pod dowództwem króla Kejlana walczą z pomiotami. Trzymaj się blisko, za każdym rogiem czają się mroczne pomioty. Sakarcisie, ja mam wybór jako krasnoludzki szlachcic. Mogę zostać na głębokich ścieżkach i walczyć, aż zdechnę. To jest mój wybór. Krasnoludzki plebejusz, z tego co kojarzy, miał taki wybór, że mógł iść do więzienia, albo mieć naprawdę wielkie kłopoty, albo zostać zaciągniętym. Bo miał tam jakiś deal z handlarzem bodajże, który miał wpływy i mógł go nieźle udupić. Udamy się na południe, ku ruinom Ostagaru, leżącym na skraju głuszy Korkari. Ostagar powstał dawno temu, by uniemożliwić dzikim atak na północne niziny. To dobre miejsce na walkę, nawet jeśli w lasach czai się innego rodzaju przeciwnik. Armia króla już kilka razy starła się z mrocznymi pomiotami. Ale to właśnie tutaj horda zaatakuje z pełną siłą. Obecnie w Fereldenie żyje tylko kilku szarych strażników. Wszyscy są tutaj. Plaga musi zostać powstrzymana tu i teraz. Jeśli rozprzestrzeni się na północ, Ferelden upadnie. Duncanie! Król Kejlan? Nie spodziewałem się. Królewskiego powitania? A już się bałem, że stracisz całą zabawę. Fabio! Do tego nie dopuścił, wasza wysokość. A więc potężny Duncan będzie ze mną podczas bitwy. Znakomicie. Słyszałem też, że udało ci się znaleźć obiecującego rekruta. Zakładam, że to właśnie on. Pozwól, że was przedstawię, wasza wysokość. Ten oficjalny ton nie jest potrzebny, Duncanie. W końcu będziemy przelewać razem krew. Fajne na ramienniki, przyjacielu. Jak ci na imię? Mogę się zapytać, skąd, z którego Warcrafta je wziąłeś? Bo bardzo szerokie. Jestem celeb, wasza wysokość. Miło mi cię poznać. Szara Straż desperacko stara się powiększyć swe szeregi, a ja cieszę się, że mogę jej w tym pomóc. Dobrze widzieć czcigodnego przedstawiciela rasy krasnoludów poza Orzammarem. Jak miło. Jak dużo wiesz na temat krasnoludów, wasza wysokość? Zawsze chciałem dowiedzieć się więcej. Może mógłbyś mnie kiedyś oświecić? Ale zacznijmy może od tego, że fakt, że jestem na powierzchni, nie jest powodem do radochy, ponieważ oznacza to, że straciłem jakiekolwiek prawa w swoim społeczeństwie i zostałem wygnany? No tak, myślę, że to dobry początek. Nie powinieneś zająć się najpierw bitwą, królu? Oczywiście. Pomówimy o tym, gdy pokonamy już plagę. Wątpię jednak, by Logan dał mi choć chwilę oddechu, zanim to się stanie. Byłem w Orzammarze. Dawno temu król Endrin zaprosił mego ojca na wielkie próby. Jak Endrin miewa się teraz? Jakby to powiedzieć? Niezręczne pytanie. Przypadkiem muszę kłamać. Czuję się jak w Falloutie, nic tylko ta sama odpowiedź. Jestem jego synem i miewał się całkiem dobrze, kiedy ostatni raz go widziałem. Cóż, wychodzi na to, że twoja opowieść może być ciekawsza niż myślałem. Pozwól, że jako pierwszy powitam cię w Ostagarze. Szara Straż wiele zyska, mając cię w swych szeregach. Twoje powitanie nic dla mnie nie znaczy, człowieku. Come on, wasza wysokość jest zanadto uprzejmy.
Wybacz, ale muszę już wracać do mojego namiotu. Logan nie może się doczekać, żeby zacząć zanudzać mnie tymi swoimi strategiami. Twój wuj przesyła pozdrowienia i przypomina, że wojska z Red Cliff dotrą tutaj w ciągu tygodnia. Ha! Emon chce zagarnąć choć trochę chwały dla siebie. Wygraliśmy już 3 bitwy. Jutro powinno być podobnie. Nie wiedziałem, że sprawi to tak dobrze. Nie wiem nawet, czy to naprawdę plaga. Wokół jest mnóstwo mrocznych pomiotów, ale nie natrafiliśmy jeszcze na ślad arcydemona. Wasza wysokość jest zawiedziony? Liczyłem na wojnę z legend i opowieści. Król wyruszający z armią na upadłego boga. Niestety, rzeczywistość... Tak, król jest inaczej. Troszkę naiwny. Muszę już iść, zanim Logan wyśle po mnie grupę poszukiwawczą. Bywajcie. Widać, że ma dobre serce, jednakowoż... Nie podchodzi realistycznie do tego, co się wokół niego dzieje. Owszem, mam powody, żeby trochę lekceważyć to, co się dzieje, ale... Wygraliśmy już kilka bitew. Nadal jednak wyczułam w twym głosie niepewność. Lubię ten gest. Po naszych zwycięstw horda rośnie w siłę. Pewnie ma już nad nami przewagę liczebną. Na pewno stoi za tym jakiś arcydemon. To jednak tylko moje przeczucie. I teraz tak stoimy i się patrzymy na siebie. A co według ciebie powinien zrobić? Czekać na posiłki. Wysłaliśmy wieści na zachód do Szarej Straży w Orlej, ale minie wiele dni, nim jej członkowie do nas dotrą. W Fereldenie jest nas zbyt mało. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy i liczyć na to, że siły podległe Ternowi Loganowi wyrównają nasze szanse. Tymczasem powinniśmy niezwłocznie zająć się rytuałem dołączenia. Co masz na myśli? Jaki rytuał? By wstąpić w szeregi Szarej Straży, każdy rekrut musi zostać poddany tajemnemu rytuałowi zwanemu dołączeniem. Rytuał jest krótki, ale wymaga pewnych przygotowań. Niedługo powinniśmy zacząć. Ta druga opcja mnie rozbawia, bo ja wiem dlaczego. Dlaczego ten rytuał otoczony jest aż taką tajemnicą? Dołączenie jest niebezpieczne. Nie mogę powiedzieć nic więcej. Wszystkiego dowiesz się w swoim czasie. Na razie musisz nam zaufać. Czy jestem jedynym rekrutem? Nie, poza tobą jest tutaj jeszcze dwóch. Czekali na nasze przybycie. Co mam zrobić? Możesz rozejrzeć się po obozie. Proszę cię tylko o to, byś na razie go nie opuszczał. W obozie jest jeszcze jeden szary strażnik, Alister. Kiedy będziesz gotowy, znajdź go i powiedz, że czas już zebrać rekrutów. Mam kilka spraw do załatwienia. Znajdziesz mnie później w namiocie Szarej Straży po drugiej stronie mostu. W obozie jest jeszcze jeden szary strażnik. Kupczyński. Oj! Ile jeszcze nas? Spokojnie. Wygnanie. Przebiwszy się przez głębokie ścieżki, odnalazłeś szarych strażników. Denkronowi zaimponowała twoja zdolność walki z pomiotami, zwerbował cię on w szeregi Szarej Straży. Zostałeś zdradzony przez swego młodszego brata, Bailena, i aresztowany pod zarzutem bratobójstwa. Ej. No dobrze, wiemy co mamy zrobić, nie ma co czytać. O postaciach pokażę. O Bailenie oczywiście było. Harrowmont. Logan McTeer. Chciałbym tu wspomnieć o jednej rzeczy. Czytałem książkę, którą pożyczył mi ze swej uprzejmości Sekartis, w której to jest przeszłość Logena trochę opowiedziana. Swoją drogą zróbmy jeszcze ten awans już. Kliknął na awans. Okej. Oczywiście wszystko dalej w siłę ładujemy. O! A shit, trzeba w spryt wydać, nieważne. No to 2 w spryt, why not? To weźmiemy jako następny punkt. Coś czuję. Ewentualnie to
Ostatni poziom nie jest zbyt ważny. Tyczą się tylko dwie, może decyzje, trzy takie tak naprawdę ważne w całej grze, także nie ma co speedrunować tego. Okej, okay, dalej. Jako, że tego i tak przez jakiś czas nie możemy wziąć, nie myślałem za bardzo, jak poziomo wybierać te rzeczy, także wybaczcie mi. Na pewno będziemy chcieli zdobyć to bardzo szybko, więc... To też jest dobre, ale to bez tego jest trochę lipne. Ponieważ to daje ujemne modyfikatory do, że tak powiem, dodge'a, uników, jak również do szansy na trafienie, także to owszem, trochę zwiększa siłę, ale come on. Precyzyjne to aż tak bardzo nie jest upierdliwe. Okej, ale w każdym razie weźmiemy cios rękojeścią. Żeby mieć jakieś ceceki. O, sloty taktyczne, tak sobie drogą. Tak, to jest to. Można... To jest jak skrypty jeżeli w Excelu, jeżeli ktoś miał informatykę i podstawy. Jeżeli coś tam jest, wtedy zrób to. Możemy na przykład to wybrać właśnie. Jeżeli żywotność twoja jest jakaś tam, wypij miksturę. Jeżeli... Zobaczmy. To jest takie co... Szczerze mówiąc, jedyne rzeczy, którymi się zajmowałem, zazwyczaj to po prostu HP-ki u healera. Jeżeli twój sojusznik ma mało HP, healuj go, matole! A reszta to jakoś specjalnie się nie martwiłem. Ja się lubię, kiedy healer myśli. Jak granie w Hotsa. Healer, kuźma, co ty robisz? W tej grze jest tak naprawdę tylko jeden healer, że tak powiem, z zawodu. Niechaj czuwa nad tobą stwórca, mój panie. A magów jest dwóch, jeżeli się takowym nie gra. Okej, te miejsca, które sprawdzam, tak naprawdę nie mają konkretnego znaczenia. Tak naprawdę można pozbierać jakieś szmatowate rzeczy, albo pogadać z żołnierzami, którzy nie mają nic do powiedzenia. Ale to jest głusza Korkari. I widzicie ten budynek? Tam będziemy musieli pójść. Taka mała zapowiedź. Swoją drogą, nie czytam połowy rzeczy, które są na czacie, ale to w sumie może dobrze. Chcę, żeby ludzie oglądający bardziej się wczuli w tę grę, a nie tylko słuchali mnie, który opowiada o tym, co się dzieje na czacie. Dlatego też między innymi usunąłem ten czat. No, ale wracając do tego. Sokalis udostępnił mi książkę, która opowiada o Logenie, jak również o... Nie chcę się pomylić, o ojcu króla aktualnego. Mariku chyba. Marik. Niech czuwa nad tobą stwórca, mój panie. No to Marik! Boże, czy tam był Marik, czy mylę go z kimś? Dobra, powiedzmy, że Marik na ten czas. On też był trochę taki naiwny i nieprzystosowany do życia, ale na przestrzeni tej książki, ze względu na takie brutalne rzeczy mu się zdarzały, nauczył się być porządnym królem. Można zrobić podobną rzecz z inną postacią, podobną. I zobaczycie, co mam na myśli. Co godzinę przybywają dwa oddziały. Jutro ta liczba ma się podwoić. Okej. Chciałem to przeczytać. Ale tu jest chyba opcja dialogowa jakaś. Nieważne, ale mimo wszystko chcę ją przejść. Wieża i szal jest w tej chwili zamknięta. Zabezpieczają ją żołnierze. I should go! Wieża i szal? Co to takiego? Wydaje mi się, że dawniej wyglądano z niej dzikich. Dlaczego właściwie wieża jest zamknięta? Z rozkazu Terna Logana. Jego ludzie zabezpieczają wieżę, by wykorzystać ją w czasie bitwy. Podobno odkryto pod nią jakieś komnaty. Nikt jednak nie wie, jak daleko sięgają. Na razie nikt nie może wchodzić do środka. Podziemne komnaty? Podobno, ale nie widziałem ich, kiedy tam byłem. To dość duże ruiny! Wieża pochodzi z czasów Imperium Tewinter. To dzieło krasnoludów. Pewnie dlatego jeszcze stoi. Powinienem już iść. Niechaj stwórca przyspieszy twoje kroki. Nie mówiłem o żadnej rudej, ale Leliana jest jedną z postaci, którą przez... No zresztą i tak... Osoba, która wspomniała o Lelianie wie kim jest, ale dla oglądających Leliana będzie to jedna z postaci Łotrzyca, która dołączy do nas. Niechaj czuwa nad tobą stwórca, mój panie. A jako, że Leliany nie znamy i prawie od razu możemy przyłączyć po spotkaniu jej, to nie jest zbyt duży spoiler. Nie ma generalnie dużo postaci do przyłączenia tutaj, jeżeli się nie ma DLC. Musisz być rekrutem straży, którego przywiódł ze sobą Duncan.
Okej, jesteśmy w Ostagarze. Jest tutaj dosyć... Nie mało rzeczy do zrobienia, kilka kościków, ale... zrobimy to kiedy indziej. Także bye.